Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed meczem trzeciej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, gdzie Puszcza Niepołomice na wyjeździe zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Z nami jest trener Puszczy Niepołomice, pan Tomasz Tułacz. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I proszę o komentarz dotyczący tego jutrzejszego spotkania. Jedziemy na drugi wyjazdowy mecz w tym sezonie do bardzo wymagającego rywala, który ostatnio zremisował z Pogonią Szczecin. Po bardzo dobrej grze mamy pewien pomysł na to, jak chcemy tam zagrać, ale jak zawsze powtarzam to często, że plany, pomysły weryfikuje boisko i to będzie najważniejsze, jak my zafunkcjonujemy i jak my będziemy umieli wykorzystać swoje atuty. Znowu rozpoczynamy kolejkę piątkowym meczem. Mam nadzieję, że w tych dwóch ostatnich padły różne wyniki i liczę, że w tym następnym padnie też inny wynik, więc chodzi o to, żeby wracać usatysfakcjonowanym z Lubina i z poczuciem dobrze wykonanej pracy. Trenerze, dziennikarze zadali pytania i tak Łukasz Kołtuniak pyta. Dzień dobry, panie trenerze. Po meczu z Górnikiem mówił pan, że rywal sprawił wam kłopoty w fazach przejściowych. Czy po ostatnim tygodniu treningu widzi pan poprawę w tym elemencie? Tak, skupialiśmy się na tym, pokazaliśmy zawodnikom w analizach, czy to zespołowych, czy indywidualnych, gdzie tkwi problem i byliśmy trochę za bardzo rozchwiani jak na nas w tym elemencie i za dużo przeciwnik miał miejsca, za słabo organizowaliśmy się i mogliśmy za to zapłacić utratą bramki, a co się z tym wiąże, nawet stratą jednego punktu, więc my mieliśmy stuprocentową sytuację na 3-2 i też mogliśmy wygrać, ale też mamy świadomość, że w tym elemencie trzeba to poprawić, bo trochę za infantylnie zagraliśmy, jeżeli chodzi o organizację gry w defensywie. Paweł Skorp pyta, panie trenerze, remis z Górnikiem Zabrze sprawił, że ten miniony tydzień był spokojniejszy na treningach, czy wręcz przeciwnie, nie zadowalacie się jednym punktem i chcecie za wszelką cenę wywalczyć 3 punkty w najbliższym meczu? My w każdym meczu będziemy walczyć o to, żeby zdobyć jak największą liczbę punktów i ciężko powiedzieć, że jesteśmy jakoś rozczarowani zdobyciem punktu, bo obiektywnie trzeba powiedzieć, że ten punkt trzeba szanować. Ale też grając u siebie musimy celować zawsze w tą pełną pulę, bo żeby utrzymać się w tej lidze, a to nam przyświeca taki cel, no musimy punktować i zdajemy sobie sprawę, że ta ilość punktów no, to jest określona, żeby móc w ogóle o czymś myśleć, więc w każdym spotkaniu będziemy starali się podchodzić do tego w taki sposób, żeby z każdego meczu wyciągać jak najwięcej i ile będzie można tych punktów zdobyć. Ostatnio 2 strzelone bramki to pierwsze 2 gole w tym sezonie ligowym. To napawa pana optymizmem? Zdecydowanie. No, doszedł nowy napastnik. Tak jak powiedziałem wcześniej, trochę zgrywamy ten zespół, nowy zespół w przebudowie i liczę na to, że z meczu na mecz będziemy tworzyć coraz lepszą drużynę i na tym optymizmie bazujemy, tak jak zawsze, zdając sobie sprawę, że no cel jest do osiągnięcia trudny, ale już paru chwil pokazujemy, dłuższych chwil, że te nie takie te cele nieoczywiste jesteśmy w stanie osiągać. I na to bardzo liczę, że wraz z rozwojem gry zespołu czy poziomu gry będziemy trudniejsi dla rywali i skuteczniejsi, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów. Z pewnością nie gra się łatwo przeciwko trenerowi Fornalikowi. Jakiego Zagłębia się pan spodziewa w tym meczu i na jaką grę ze strony rywala się nastawiacie? Ja myślę, że Zagłębie zagra z nami tak jak do tej pory grało z nami, czyli ofensywnie. Trochę inaczej niż z Pogonią, gdzie oddali rywalowi w jakiś sposób piłkę, ale to też wynik generował takie podejście. My jesteśmy przygotowani na inny mecz, na inną sytuację boiskową, jeżeli chodzi o porównanie do meczu Zagłębia Lubin z Pogonią.
Wiem, jakie są atuty drużyny Lubina. Szybkość zawodników w bocznych sektorach, inicjowanie akcji, dobre zachowania środkowych pomocników, jeżeli chodzi o chęć zdobycia bramki z dalszej odległości, czy prowadzenia gry. Wiemy, znamy atuty rywali, ale też mamy swój plan, tak jak powiedziałem, i spróbujemy powalczyć o swoje.